Dobry wieczór Państwu. 1 grudnia minęła godzina 7 i we wtorkowych radiowych tajemnicach świata kłania się pięknie Barbara Choroszy. Dzisiaj, tak jak sobie obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, pozostaniemy przy temacie muzyki. Muzyka jako jedna z wielu tajemnic tego świata i głównie jako bardzo skuteczne, dzisiaj odkryte i bardzo mocno popularyzowane narzędzie w wielu aspektach życia. O tym dzisiaj sobie rozprawiać będziemy. Oczywiście jaka muzyka, to będzie zawierało sens naszego dzisiejszego spotkania, a ja tradycyjnie na początku witam gorąco i serdecznie słuchaczy nie tylko w Chicago, ale i we wszystkich stronach całego świata, gdzie słyszymy się drogą intergalaktyczną, czyli internautyczną. Witam wszystkich Państwa i dziękuję za bardzo miłe kontakty, które tak sobie utrzymujemy na całym świecie poprzez sieć elektroniczną. Miłe to jest bardzo, dlatego też, iż od całej załogi, od całego zespołu z Chicago przesyłam gorące i bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia. Stacji WPNA oczywiście można słuchać na żywo w tym czasowym przedziale, w którym się znajdujemy. Na bieżąco za oceanem troszkę trudniej, bo to u Państwa już jest wtedy po północy daleko, więc na podziałce www.wpna1490am.com w sieci elektronicznej jesteśmy słyszalni na bieżąco, a wszystkie programy z cyklu radiowe Tajemnice Świata wpisywane są w sieci elektronicznej, w systemie audio, na stronie projektu Cheops i misji Faraon, czyli www.missionpharaoh.com i projekt-cheops.com. Numer do studia 708 kierunkowy 524-9762 i numer do biura programu bezpośrednio do mnie 773-625-1409. Drodzy Państwo, wiele do przekazania, zatem będę się streszczać i przejdę do konkretów. W pierwszej kolejności gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich, którzy znajdują się w zasięgu naszego miasta, na kolejne, ostatnie w tym roku otwarte spotkanie Misji Faraon, tym razem wigilijne spotkanie z Wieczerzą Świąteczną. Będzie to w niedzielę 13 grudnia o godzinie 3 po południu w sali Eagles przy 5844 North Milwaukee w Chicago. Spotkanie będzie podsumowaniem działalności Fundacji The Mysteries of the World za rok 2009 i przygotowaniem do roku 2010. W trakcie spotkania oczywiście uroczysty obiad świąteczny, podwieczorek ze słodkim stołem wykwintnym z Oak Mill Bakery, dzielenie się osobistymi przekazami od duchowego opiekuna ziemi, poezja ludzi misji Faraon, a także będzie przekazywanie energii dla osób potrzebujących wzmocnienia, dla osób chorych, dla tych, którzy potrzebują zasilenia energetycznego, więc nasze jaskółki, nasi healerzy będą służyć Państwu swoją pomocą i dla zabawy na zakończenie, dla dobrego nastroju również przewidziana jest loteria świąteczna. Bilety są w cenie $30 do nabycia w Nature Beginnings przy 5945 West Lawrence przy Lawrence i Austin lub można zarezerwować wcześniej bilet dzwoniąc pod numer 773-282-1344. 282-1344 i uwaga, prośba. A właściwie trzy prośby. O pisemne przygotowanie fragmentów z prywatnego przekazu od duchowego opiekuna ziemi. Oczywiście tych fragmentów, które nadają się do publicznego podzielenia się z grupą, nie prywatne rzeczy. Uprzejmie prosimy również naszych healerów i osoby mające praktykę w przekazywaniu energii do zgłaszania się do pani Barbary Ksepko, a także osoby piszące poezję proszone są o przygotowanie swojego krótkiego wystąpienia. Inne formy twórczości artystycznej również mile widziane i prosimy zgłaszać się do pani Basi Ksepko w Nature Beginnings.
jak się łatwo domyśleć, weszliśmy już w temat dzisiejszego programu, czyli o muzyce. O muzyce, która leczy, która otwiera podświadomość, która wzmacnia system immunologiczny, która zwalcza stres, która pomaga łatwiej zasypiać, która wyrównuje rytm serca, obniża nadciśnienie. I tak mogę wymieniać, proszę Państwa, wiele. Bardzo wiele czynników związanych z dobroczynnym wpływem tego rodzaju muzyki na organizmy ludzkie. Co to za muzyka? No właśnie, muzyka dosyć specyficzna. Obiecałam Państwu pozostać w temacie jeszcze dzisiejszego wieczoru muzyki jako skutecznego narzędzia w wielu aspektach życia. Drodzy Państwo, każdy z Was słyszał na pewno o leczeniu muzyką, czyli o tak zwanej muzykoterapii, o muzycznych technikach relaksacyjnych. Natomiast jak bardzo, ale to bardzo pożądane jest na dzień dzisiejszy świadome posługiwanie się, oczywiście stosownie dobraną muzyką, to właśnie będzie tematem dzisiejszego naszego spotkania. W moim rozumieniu taką nadrzędną rolę odgrywa muzyka, czy świadomość, można powiedzieć, muzyczna, w obszarze zdawania sobie sprawy z tego, że dźwięk w ogóle jest jednym z głównych pięciu zmysłów duszy ludzkiej, która poprzez niego komunikuje się ze wszechświatem, z kosmosem, z samym Bogiem. I teraz przyszedł czas, proszę Państwa, na to, aby te zmysły wyostrzyć, aby zwrócić na nie uwagę i zacząć się nimi posługiwać. Bo tak samo jak węch, jak wzrok, jak dotyk, czyli zmysł czucia, zmysł smaku, tak i narząd słuchu, są właśnie tymi pomostami w najsubtelniejszej sferze człowieka. A obecny proces transformacji, w który już weszli mieszkańcy planety Ziemia, właśnie zmierza do wysubtelnienia ludzi, do wzrostu człowieka, można powiedzieć, w super człowieka, w super wrażliwego człowieka, czyli rzeczą chyba ze wszechmiar zrozumiałą jest to, że nad tą wrażliwością wypadałoby już troszkę mocniej popracować. Na nowej ziemi, jak to się mówi, nie będzie to miejsce dla gruboskórnych, wręcz przeciwnie, dla ludzi wrażliwych, dla ludzi empatycznych, dla ludzi asertywnych, dla ludzi wrażliwych na wszystko, co jest. I tym się będziemy zajmować w obszarze dzisiaj dotkniętego tematu, czyli oczywiście zmysłu słuchu i muzyki. Słowo, jak widzicie Państwo, i to już jest bardzo wszechobecne na całej Ziemi, przestało mieć pierwszorzędne znaczenie. Słowo przestało być autorytatywne. Słowo.